Siemaneczko! Z tej strony... Perka, Zerka. Zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Scary Teacher! Pod ostatnim filmem zapytałam się Was, jaki kolejny rozdział tutaj nagrać i najwięcej odpowiedzi padło na poziom czwarty, czyli Party Never Ends. Zaczynamy misję pierwszą, Popping Battle. Oh, how lucky Francis is to have me. I can't wait to show him the surprise I got him. And by me, I obviously mean those bratty students of mine who paid for this expensive bottle of champagne. Okej, okay. Czyli pani kartoflanka kupiła szampana i nie wstawiła go do wiadra z lodem, żeby go schłodzić. Dobra, myślę, że weźmiemy sobie jakiś tutaj gaz rozweselający albo kichający, ale myślę, że rozweselający. I lecimy z misją. Idziemy najpierw do tego miejsca, tam gdzie ona sobie przygotowała ten stolik. O, jaka konewka. Nie zauważyłam jej. Weźmy sobie tutaj jakieś takie szczypczyki. Winnica, o, nie ma kłódek, to fajnie. Pierwsza misja to na razie bez kłódek i pułapek. Zobaczmy, co my tutaj mamy. No jest szampan i jest orange juice. Tak, no dobra, no może na słońcu to tak nie stoi, ale myślę, że to powinno wszystko stać w jakimś chłodnym miejscu. Ewentualnie w wiadrze z lodem. No, nieładnie. Co my możemy tu zrobić? Nie możemy przeciąć namiotu? Nie możemy. Tego też nic nie możemy zrobić. O, wiem, weźmiemy drabinę, żeby zrobić sobie taką tutaj drogę na basen. Tak jak zawsze Adrian robi. Moja drabina! Hop, 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 hop. O. Zrobimy tak, żeby w razie czego uciec od babci. Czy tak wejdę? Bez skakania wejdę. Dobra. To jak coś, to tutaj uciekamy. Idziemy do kuchni. Może w kuchni coś znajdziemy. A w ogóle co my musimy zrobić? Pewnie musimy otworzyć najpierw tego szampana. Gdzie jest pani kartoflanka? Chyba jest w kuchni właśnie. No nie, proszę stąd wyjść. Akurat jak ja tu jestem... Dobra, idziemy do pokoju obok najwyżej. To coś leży. Mentosy? Znaczy, to nie są mentosy. Metosy. Metosy, bo nie ma ny w środku. Mata jakaś. Mamy to użyć właśnie na tej butelce od szampana. Czyli prawdopodobnie musimy zrobić tak jak z Coca-Colą. Czyli wrzucić do Coca-Coli mentosy, to ona wybuchnie, więc prawdopodobnie z tym szamponem tak samo będzie trzeba zrobić. Więc chodźmy do tego szampana. Tego ciepłego szampana zostawionego na słońcu. Ale pewnie będziemy musieli najpierw otworzyć tego szampana, prawda? Prawda. No tym nie otworzymy, więc pewnie trzeba iść po jakiś nożyk albo nożyczki. Dobra, zostawmy tutaj te mentosy, żeby nam się nie zgubiły. A właśnie, ciekawe, czy jak rzucę w tym w babcie, to czy coś się stanie. Gdzie ta pani kartoflanka jest? Chodź tutaj do mnie. Chodź, bo chcę sprawdzić wytrzymałość przedmiotów na tobie. Gdzie jesteś? A tam jest. Dobra, tu idziemy szybko. Rzucimy w nią. A masz! O co ona tak się szybko otrząsnęła? Co jest? Muszę uciekać teraz, no nie! Ale jaja. Dobra, do piwnicy, szybko. Póki nie ma pułapek. No nie, zacięłam się! O nie, 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 nie! To szybko na drabinę, na drabinę, na drabinę! Nie spadnę. Jezu, jak dobrze, myślałam, że już spadnę. I co tam, babciu? Weź, bo wpadniesz do basenu jeszcze i co będzie? Co? No i co? No i co? Ty nie możesz tak latać, widzisz? Nad basenem. Sprawdźmy, co w sklepie jest. O, też możemy mentosy kupić. Nożyczki. Nożyczki pewnie przydadzą się do otworzenia szampana. Pułapka, ciasto. Czy coś tutaj nowego dodali? Bomba. Łap. Oj, oj, oj. Chodź tu, bombo. Chcę w babcię rzucić. Co, tutaj też nie mogę rzucić? Oj, oj.
Chodź tu, babciu. Łap. No co jest z tym basenem? Ja chcę w babci trafić. I co, to nie wybuchnie? Bez sensu. No jak ja mam się stąd wydostać? Dobra, mam ten niby gaz rozweselający. O, tam pobiegła, idealnie. To uciekamy w drugą. Szybko! Szybko, szybko, szybko. Dobra, teraz wejdziemy poprawnie do piwnicy? Chyba tak. Okej. Okay. Czy tutaj znajdziemy jakieś rzeczy? Dobra, mamy te mentosy. Na pewno musimy jakieś nożyczki zdobyć. Czy tu są jakieś nożyczki? Chyba nie. O nie, kartoflanka tu idzie, niedobrze. Dobra, zabierzmy jej ciasto. Też mam ochotę na taki serniczek zimny. Chodźmy tutaj. O, możemy jej rozwalić telewizor za to, że nas tak goniła. Nie będzie ulubionego serialu. Nie, nie, nie. Młotek. O, są nożyczki. Idealnie. To idziemy, wskakujemy przez okno. O. Teraz musimy otworzyć ten korek, w sensie wyjąć ten korek. No ja mam taki sprzęt w domu, ale tutaj go znaleźć. To będzie dosyć ciężko. No nic, idziemy tutaj. Do kuchni. Czy w kuchni coś będzie? A patrzcie, babcia ogląda ten zepsuty telewizor. Oglądała niby serial na tym telewizorze XD. Co weźmiemy, może podpowiedź. Czyli musimy znaleźć właśnie korkociąg. No to szukamy. Tutaj patrzyliśmy. Skoczmy na górę. Oj, cnęło mi się. Czy tutaj coś mamy? Korkociąg, korkociąg. Korkociąg. Nie ma korkociągu. Tutaj? Nie, to sala muzyczna. Ajej, ajej. Tutaj nie będzie? Nie. Weźmy jeszcze jedną podpowiedź. Mam! Czyli ten otwieracz jest w kuchni. To idziemy do kuchni go szukać. Musiałam sobie ułatwić, bo już się tutaj długo kręcę. O nie, pani kartoflanka biegnie. Dobra, akurat mam ciasto przygotowane, to walniemy jej ciastem. Chodź tu. O, idealnie. Disgusting! To uciekamy do kuchni. To chyba takie przejście na dół było, prawda? Tu? O, jest. O wiem, rozstawimy pułapkę na babcie. Żeby nam tutaj z zaskoczenia nie weszło. O, tu. Okej, okay. I zamykamy drzwi. O, to jak wejdzie, to wejdzie w tą pułapkę. Idealnie. Czyli co, ten otwieracz jest gdzieś tutaj, tak? A to co, w szafce będzie? Tu jest klucz. Ja taka niska jestem, przecież ja nie dosięgnę nawet do tej szafki. Bez sensu. Jest! Patrzcie! To tutaj był! Dobra, czyli musimy teraz otworzyć naszego szampana. Znaczy nie naszego szampana, tylko babci kartoflanki. Okej. Okay. I co, teraz wrzucamy te mentosy, ale to nie wybuchnie nam? Co babcia robi? Dlaczego babcia lewituje? Nie wierzę w nią! Co jest? I ona tak wyszła tutaj? Patrzcie, jak lata, widzicie to? O, o! Co tu się dzieje? Latała jak na jakimś tureckim dywanie. Dobra, wrzućmy te mentosy. Teraz musimy chyba to założyć, tak? Chyba wdepła w tamtą pułapkę.
No nie wiem, co tu mam zrobić. No, halo, zapałki! Co jest? Szybko! Szybko! Busika! No nie, i się zasikało. To chyba zepsułam misję właśnie. Prawda? No co te zapałki zrobiły? No gdzie jest korek? No nie! Ja się tak nie bawię. Wysikało mi tutaj, no, na stół. No i goni mnie jeszcze babcia, sio! No nie, nie, bomba nie zadziałała, znaczy fajerwerka na nim nie zadziałała. Zostaw mnie! No sio mi stąd! O nie, ona tam chyba teraz pójdzie. No ale właśnie, no ale gdzie ten korek zniknął? To bez sensu. Szybko kupmy pułapkę na nią. Nie, źle zrobiłam. Gdzie ona jest? No, nie możesz tam iść, sio! Chodź, goń mnie! Nie możesz tam iść teraz. Musisz mnie gonić. Musisz mnie teraz gonić przez całą grę. Idziemy do domu. Czyli będę musiała jakąś ścierkę teraz znaleźć, żeby wytrzeć to, co wypłynęło. Goń mnie! Nie! Trzeba ci jak najdalej zaciągnąć. Chodź tu. No co? Co zamykasz drzwi za mną? E! No co za babcia? Chodź tu, goń mnie! No zaraz, jak ci walnę z czegoś tutaj. Aj, bo zdenerwowałaś mnie, no łap to. Masz mnie gonić! Chodź tutaj! No już! No co z tą babcią jest nie tak? Musiałam użyć gazu rozweselającego. Dobra, zamykamy ją tutaj. Albo nie, uciekamy! Nie, 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 uciekamy, uciekamy. Bym przegrała! Ajajaj. Dobra, ja mi się wydaje, bo tutaj jest napisane, że żeby wyglądała na nienaruszoną, trzeba szybko taśmę jakąś znaleźć. Nie, dobra, nie szukamy taśmy, kupujemy. My jesteśmy bogaci, nas stać na kupienie taśmy. To gdzie ona jest? Nie ma w sklepie taśmy do kupienia? Jest, dobra, jest taśma. Dobra, lecimy szybko do stoliczka naszego. Ale gdzie ten korek jest? Co ten korek mi zniknął tutaj? No to bez sensu, to już misja jest raczej nie zakończona niepowodzeniem. Zobaczcie, nie mogę tej taśmy tutaj użyć. A to? Tutaj też nic nie mogę zrobić. No co za oszukaństwo! No niestety, ale chyba misja się nie uda. Albo podpowiedź szybko, co? Gdzie jest podpowiedź? Tutaj. Co mam zrobić? No właśnie, żeby tą taśmę... Taśmą owinąć tego szampana, no ale... Sio! Wejdziesz w pułapkę? No, halo! Co jest? Czemu ona nie weszła w pułapkę? Wszystko oszukane tutaj jest, dobra! Łap tą taśmę! No zostaw! Okej, czyli już wiem, jaki błąd popełniłam. Od razu po wrzuceniu tych mentosów trzeba zakorkować z powrotem butelkę. No nic. Chodźmy po ten korkociąg, bo wiemy już, gdzie jest. Normalnie bym go chyba nie znalazła. Ciekawe, bo byłam w kuchni i nawet go nie widziałam. A, bo może ja te szafki otworzyłam. No właśnie. Dobra, korkociąg jest. Nożyczki nam potrzebne, taśma do zaklejenia. I piła, nie wiem po co. Nie, weźmy łom, żeby rzucić jak coś w babcie. Moment, mentosy chyba na dole były. Ale taśma gdzieś tu powinna być. Czekajcie, tu sprawdzaliśmy, więc chodźmy do tamtych pomieszczeń. Jest taśma, dobra. Gdzie jest pani kartoflanka? A, jest na dole, dobrze. Tutaj chyba były gdzieś mentosy. Tutaj? Nie. Chyba w tym pokoju mentosy były. Dobra, są mentosy. Ja myślę, jak coś, to nożyczki sobie po prostu kupimy ze sklepu. Okej, okay, czyli najpierw... A tym nie możemy od razu otworzyć? Nie, chyba.
No to nic, to ten łom wywalamy. Kupimy sobie nożyczki. A ciekawe, czy możemy tym... nożem do papieru to otworzyć. Tak z ciekawości chcę sprawdzić. Nie. A szkoda. A właśnie! Ja mojej gazolin nie wzięłam jeszcze z tego, z szopy, więc... Skoro nie ma, nie poszłam do szopy, to chociaż tutaj ją tak postawimy. O, wiem! Postawię ją tutaj na krześle. No chodź tu. Usiądź ładnie na krzesło! No dobra. Moja gazolin chyba nie lubi na krześle siedzieć, więc zostawimy ją tak. Kupimy nożyczki, bo... Nie wiem w sumie, może w szopie by były nożyczki. Wydaje mi się, że tak. Ale nie chce mi się już biec do szopy. Zrobimy to szybko, tak? Teraz musimy otworzyć tym korkociągiem. I tak, i szybko ten korek trzeba podnieść. Czyli tak, mentosy, szybko koreczek i zatykamy. No bo wtedy ja nie zatkałam i to wszystko wyleciało i osiusiało tutaj stół. Dobra, nakładamy to. Foliujemy, żeby babcia nie poznała, że otworzyliśmy szampana. I uciekamy? Nie wiem. Kupię jej więcej gazolin. Żeby miała wesoło. O. Będzie taka gazolinowa impreza tutaj. 2 hours later. Zamiast świeczek będą gazolin. O, tak? Tak? O nie, już goni mnie! No zostaw! Ja ci ładną tam imprezę przygotowałam! Halo! Proszę mnie zostawić! Halo! Łap gazolin! O! O, dostała chyba w głowę! Ciekawe, czy drabina ją trafi. Aj, nie trafiło, no. Obserwujemy wszystko z góry. No idź, idź. Do gazolinowej imprezy. Oh, my dear Francis. This surprise will be your mind. Oh, nie. Here we go. Oh, oh dear. Oh, no. No. Gazolin. Taka lajtowa była ta misja, ale całkiem śmieszna. Jeżeli Wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapeczek w górę oraz subskrypcji. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!